Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się dzisiaj na Kurpiach Zielonych. Dokładnie w miejscowości Durlas w gminie Lelis. Całkiem niedaleko stąd jest miejscowość Czarnia i lasy, w których można znaleźć dawne barcie. Czyli coś, co dzisiaj może nazwalibyśmy ulami, chociaż nie do końca. Ale o tym opowie nam pan Janusz Marzewski, który wie wszystko na temat barci, a przynajmniej tyle, ile można wiedzieć dzisiaj, bo jest właśnie bartnikiem, a nawet starostą bartnym w Kurpiowskim Bractwie Bartnym. To nie wszystko, bo jest pan również w Stowarzyszeniu Strzelców Kurpiowskich i to prezesem bodajże. Tak. Czyli bardzo poważne i z niezwykłymi tradycjami funkcje. No właśnie, kto to jest bartnik, czym on się zajmuje i co to są barcie? No w tej chwili, żeby być bartnikiem, to trzeba mieć barć. Albo kłodę bartną. Tak przynajmniej wyglądają zasady w naszym stowarzyszeniu. Czyli bractwie bartnym. Żeby się przyłączyć do tego bractwa, trzeba mieć albo barć, albo kłodę bartną. Czyli? I to jeszcze nie wszystkie zasady. Zacznijmy może od tego, co to jest barć albo kłoda bartna. No więc tak. Barć to jest taki ul, który jest zrobiony w żywym drzewie sosnowym, czyli w drzewie, które żyje. Czyli to jest sosna na wysokości 5-6 metrów, ma taką dzień, w której jest właśnie mieszkanie dla pszczół, barć zwane. Trochę wysoko, żeby podbierać miód. No właśnie po to jest tak wysoko. Ale też z innych powodów, bo też tam jest inna jakby wilgotność w lesie. Im niżej ta wilgotność się zwiększa, a pszczoły nie lubią zbyt wilgotnego powietrza. I ta przewiewność w tym lesie na tej wysokości jest lepsza, korzystniejsza dla życia rodziny pszczelej. To nie są pszczoły udomowione, takie, które można spotkać w ulach dzisiaj? Są. Jednak. Dlaczego? Kiedyś nie były. O dzikich pszczołach możemy mówić tylko wtedy, kiedy one nie mają kontaktu z człowiekiem. Natomiast jeśli te pszczoły są obsługiwane w takim szeroko pojętym, można powiedzieć, terminie, że są obsługiwane przez człowieka, czy mają kontakt z człowiekiem, są w pewnym sensie zależne też od tego, jak człowiek nimi gospodaruje, no to już one nie są do końca dzikie. Oczywiście żadne pszczoły nie są też całkowicie udomowione, bo to są owady, które no nie da się jakoś tam wytresować, tak jak zwierzęta się da wytresować i zrobić, żeby on coś robił, jakieś sztuczki, fikołki, figle, to tutaj one mają swój rytm, od wieków taki sam, takie same prawa, właściwie niezmienne i tylko robiąc im jakieś odgrody i jakieś fizyczne rzeczy można ich tam zatrzymać, ale na pewno nie zmienić ich charakteru. Czyli wracając do tego, o czym mówiliśmy, tych pszczół się do końca też udomowić nie da. Czyli one są tak półdzikie, półudomowione. Czy rozpoznają człowieka, który się nimi opiekuje? Ja myślę, że tak, że pszczoły są w stanie wyczuć, czy człowiek się ich boi. I bartnik, czy stary pszczelarz, który jest oswojony z tymi pszczołami, wie, jak się z nimi obsługiwać. Nie boi się tych pszczół. Jak się nie boi, to one też to czują, że się ich nie boi. Od kiedy jest pan bartnikiem? No tutaj można powiedzieć, że to jest trochę też taki zawód, zawód, którego właściwie nie istnieje w ewidencji. Czyli tak jak są szewcy, są krawcy, są stolarze, to ten zawód przestał mieć funkcję taką społeczną, ewidencjonowaną, gdzie by spisywano tych ludzi, którzy są albo nie. I w takich właśnie zawodach też były egzaminy mistrzowskie i inne. On przestał być tym zawodem, jak upadła pierwsza Rzeczpospolita. Skoro już doszliśmy do takich kwestii formalnych, to zostawmy na boku te prywatne, bo bartnik to jest bardzo szacowny zawód. Powiem więcej, bartnicy
to byli bodaj pierwsi rzemieślnicy, którzy mieli swoje prawa i podlegali tylko królowi, zwłaszcza ci kurpiowscy. No tak, tak. Tutaj jest sam zawód bartnika i same barcie jako takie, one były tak zwanymi regaliami, czyli to było coś, co sobie władcy zachowywali tak jakby sami dla siebie. Nawet szlachcie nie przekazywali tych praw. Czyli łowiectwo w swoich tam puszczach i bartnictwo były takimi regaliami, które książęta na początku tutaj na Mazowszu, książęta mazowieccy, piastowie, a potem przejmując te tereny Królestwo Polskie i w ich imieniu królowie przejmowali te regalia jako właściwie coś, co przynależy im tylko. No i oczywiście oni sami nie mogli tego robić, ale mi się tego naprawdę nie chciało robić. Musieli mieć ludzi, którzy to oczywiście. I dlatego są ludzie, którzy od wieków ludzie, którzy się zajmują właśnie łowiectwem, są ludzie, którzy się zajmują też pszczelarstwem, ale to słowo pszczelarstwo kiedyś było wprost mówione, że to było bartnictwo, nie pszczelarstwo. Bartnictwo, czyli to właśnie było... dlatego, że to nie były ule, tylko barcie, czyli żywe drzewa albo kłody bartne. Czym tak, się kłoda bartna? Dokładnie, ale tutaj jeszcze ja bym poszedł w ten kierunek, żeby to jakoś wyjaśnić, rozróżnić między pszczelarstwem a bartnictwem. W dzisiejszych czasach też są związki zawodowe pszczelarzy, czyli są takie koła, gdzie skupiające po prostu dobrowolnie tych ludzi, którzy się zajmują, po prostu żyją nieraz z tego. Natomiast kiedyś to było nie tylko zawodem, ale wręcz tak brane jakby cechem zamkniętym, gdzie można było wejść na tylko na jakichś zasadach. I nie wszyscy mogli to zrobić. To była taka grupa ludzi, która była zamknięta i można władca posiadający, czyli król czy książę posiadający jakiś teren, on dopuszczał bądź też nie dopuszczał tych ludzi do tego zawodu. I dlatego mieli oni taki szczególny tytuł, bo oni byli bartnikami książęcymi albo bartnikami jej królewskiej mości. Czyli mieli taki fajny tytuł, bo to jest fajny, nośny tytuł w dzisiejszych czasach. I to był ekskluzywny zawód wtedy, ponieważ w dawnych czasach, dokąd jeszcze nie wynaleziono parafiny, najcenniejszym produktem, jaki produkowali bartnicy, był wosk. Wcale nie miód, a wosk. Wosk był potrzebny we wszystkich katedrach w całym Królestwie Polskim i w całej Europie. I we wszystkich zamkach i palacach. We wszystkich zamkach, na wszystkich balach. Jak się możni bawili, potrzebne były świece. Zazwyczaj to były bale, gdzie były potrzebne dużo oświetlenia, dużo świec. I nawet ten wosk przez papieży był szczególnie też potrzebny do tego. Taki papież Innocenty III w średniowieczu, tam w 1160 roku, wymyślił coś takiego, że żaden dokument nie jest ważny, jeśli nie ma woskowej pieczęci. Ha. No i jak tu można cośkolwiek komuś dać, ziemię przepisać, komuś coś darować, czy cokolwiek, dokument musiał mieć woskową pieczęć. Dlatego ten wosk był tak cenny w Europie. I to było właśnie produkowane przez bartników. I to było produkowane. No my mamy tutaj piękne artefakty w Mazowszu, bo są autentyczne pieczęcie książąt mazowieckich. Księcia Janusza Starszego są pieczęcie, gdzie są elokacje miast, są podarowania jakieś tam... Ponad 20. Także są takie jeszcze zachowane w archiwach pieczęcie woskowe i ten wosk mamy świadomość, że mógł pochodzić właśnie z barci kurpiowskich. I on przetrwał? I on przetrwał, bo to jest bardzo taki materiał... Niezwykle, wydawałoby się delikatny. Tak, niezwykle taki, wydawałoby się, że delikatny jest, że to jest tak jak świeczka, że on się spali, że jakoś ulega degradacji, ale potrafi przetrwać wieki, potrafi przez 7 wieków potrafi przetrwać wosk. Pieczęć księcia Janusza przetrwała 7 wieków. To niezwykłe, ale
ten wosk chyba nie został wyprodukowany przez kurpiowskich bartników. No tutaj samo słowo kurpie to jest słowo dwudziestowieczne. Samo słowo właśnie to jest takie wyzwisko na ludzi, którzy mieszkali akurat w starostwie ostrołęckim. Przepraszam, jeżeli powiem ty kurpiu, to będę niegrzeczna? Teraz już nie, ale kiedyś to było tak jednoznaczne, że to było takie wyzwisko dla ludzi, a wzięło się z tego, że chodzili po prostu w łapciach z łyka lipowego, które te łapcie się nazywały kurpie. No. Sędzia Kalosz, tak? I to było tak. Także kiedyś na pewno ci ludzie, którzy mieli tytuł Bartnika i jego królewskiej mości, nie chcieli się nazywać kurpiami. No tak, w tym łapciu to rzeczywiście nie brzmiałoby zbyt godnie, ale tak, funkcja fantastyczna, dobry zawód, dobra profesja. Zazwyczaj bartnicy byli również myśliwymi, bo to szło w parze. Mieszkali w puszczy po prostu. Mówiono o mieszkańcach tego regionu, nazywano ich puszczakami również. A jak sami o sobie mówili? No ja myślę, że... Chyba się nie zastanawiali nad tym specjalnie. Nie mamy takich, znaczy jest pewnie kilka takich relacji, ale niezbyt dużo, jak oni odnosili się sami do siebie. Mi się wydaje, że aż nie było takiej wielkiej wspólnoty, jednomyślności w tym kierunku, bo raczej się nazywali od zawodów. Czyli jak ktoś tam był kowalem, to oczywiście to mówili wszyscy na niego kowal. Jak był bartnikiem, to bartnik. Jak kołodziejem, to kołodziej. Albo bursztyniarz, albo rolnik, albo... No to raczej w tym sensie, raczej, że to nie było tak na tych terenach, że jednoznacznie, że obojętnie co by nie robił, to i tak był kurpiem, prawda? To raczej albo puszczakiem był. No, raczej no, mieszkał w puszczy królewskiej, książęcej, ale mi się wydaje, że sam takaż nie miał takiej świadomości, że tak się musi nazywać, czy inaczej musi się nazywać. Mi się wydaje, że raczej od tego, co robił, tak się nazywał. Czy był taki na przykład tutaj w Durlasach, pewna osoba, która była drejarzem, na przykład taki zawód drejarz. Czym się zajmował drejarz? Nie słyszałam. Był taki zawód. To była osoba, która po prostu toczyła elementy do mebli, do nogi, do stołów albo to takie. Na takiej maszynie, gdzie się obraca. Dość wąska specjalizacja. Wąska specjalizacja, ale już kiedyś były takie specjalności i on się nazywał drejarz, nie bardziej tak. Gdyby mnie pan o smolarza zapytał, to już prędzej bym odpowiedziała. Dobrze, ale w pewnym momencie bartników zastąpili pszczelarze, wosk zastąpiła parafina i zawód zaniknął. A teraz powraca. Ja myślę, że to nie jest takie oczywiste i nie jest takie, jednoznaczne, że to tak się stało, że to zanikło. Bo my tutaj na kurpiach trochę z racji tej swojej rozbiorowej, czyli w czasie rozbiorów biedy, nie byliśmy tak nowocześni jak reszta kraju. I te rzeczy, które były tutaj od wieków, one tutaj przetrwały. One przetrwały w tych kłodach bartnych, właśnie w tych barciach. Jeszcze można sobie wyobrazić, że ta ciągłość do okresu II wojny światowej żyli ludzie, którzy własnoręcznie dziali barcie. Nie mając za żadnego zrzeszenia bartników, bo upadła już po upadku I Rzeczpospolitej, nie było prawa bartnego, które mogłoby stanowić, nie było książąt, nie było królów, którym można było tą daninę miodową składać. Natomiast sposób gospodarowania tymi pszczołami tutaj na Puszczy Kurpiowskiej się tak aż drastycznie nie zmienił do XX wieku. Wyobraźcie sobie państwo, że taki warszawiak Blank z Weisberg, który się zajmował tym tematem bartnictwa i chciał po prostu objechać całą ówczesną Polskę w okresie międzywojennym za tym tematem właśnie. Kiedy przyjechał na kurpie tu w okolicy Ostrołęki, on jeszcze dotarł do bartnika, który miał prywatną barć. To było w 1937 roku.
Także to nie były czasy książąt mazowieckich ani królów polskich, tylko okres międzywojenny. Czyli wcale ten zawód jakby taki nie upadł w ten sposób, że ludzie zatracili po prostu umiejętności tego w ten sposób gospodarowania na pszczołach. Natomiast zanikło coś innego, co też było wartością i co też tworzyło tożsamość tego tutaj ludu, narodu. Prawo bartte i zwyczaje z tym związane. To nie mogło funkcjonować dlatego, że byliśmy 123 lata pod zaborami i obcy ludzie swoje prawa nam tutaj wnosili i chcieli nami rządzić. Dlatego nie mogliśmy się posługiwać tym, co nam książęta, królowie dali. Jaki wpływ na to, jak żyli mieszkańcy tego terenu, puszczy zwanej Zieloną, że byli tacy zadziorni i bardzo często i chętnie brali udział w powstaniach, poczynając od Kościuszkowskiego. Tutaj nawiązuję do drugiego stowarzyszenia, do którego pan należy, czyli do Stowarzyszenia Strzeleckiego i umiejętności strzelania z takich narzędzi, jak to, które wisi tutaj nad nami. A. Bo najlepsi strzelcy wyborowi to właśnie tak się mówiło z tego terenu się wywodzili. Pierwszej Rzeczpospolitej, że strzela jak kurb, czyli taka pozytywna cecha tego, że byliśmy tutaj zawsze po części też myśliwymi. Ale wzięło się to też, to się też pięknie łączy, dlatego że tu była puszcza, były dzikie zwierzęta, byli osacznicy, strzelcy musieli być, bo, no bo tutaj akurat taki teren był. Ale ziemia taka sobie, a głównie lasy. Lasy, puszcza, dzikie zwierzęta i trzeba człowiekowi się też bronić przeciwko tym dzikim zwierzętom. To były jeszcze do 1880 roku niedźwiedzie, proszę Państwa. Także nie tylko teraz nam się jednoznacznie kojarzy z górami, gdzieś tam z Tatrami. Tu były też niedźwiedzie. Ale to się dlatego pięknie łączy, bo samo posiadanie broni w Polsce czy strzelb to był tak samo przywilej i myśmy ten przywilej również utrzymali od królów polskich. Myśmy we wszystkich wojnach, które królowie polscy i książęta mazowieccy prowadzili, myśmy i uczestniczyli. Mówię o ludziach, którzy mieszkali na terenie puszczy. Ich było raz więcej, raz mniej, różne to były czasy, ale już za czasów potopu też tutaj ludzie się chronili się w tej puszczy, też w Ostrołęce walczyli ze Szwedami. Nawet w 1708 roku pogonili Szwedów na Kopańskim moście. To taka słynna rzecz, bo wtedy szwedzkiego króla bała się cała Europa, a nam się trafiło, że ten król, chcąc skrócić sobie drogę, jadąc na Litwę, przejeżdżał przez nasze tereny i o mało nie stracił życia, bo mu tam zaszli kurpie w nieoczekiwanym czasie. Za skórę, można powiedzieć. Drogę i żądali od niego okupu za przejście przez puszczę. Nie chciał dać, no i wywiązała się bitka i o mało, że nie stracił życia. Tak to było. Ale to były dawniejsze czasy, a w momencie, kiedy Pierwsza Rzeczpospolita umierała, to były czasy Sejmu Wielkiego. Sejmu Wielkiego, który uchwalił Konstytucję 3 maja. Ten Sejm też jest tak po części rodzina Małachowskich, która miała starostwo ostrołęckie. Był marszałek Małachowski. Marszałek był właśnie w tym Sejmie Wielkim. I oprócz tej konstytucji oni też reformowali armię polską. Armię polską, która miała obronić tą Rzeczpospolitą przed rozdarciem, przed upadkiem. I z tej Puszczy Kurpiowskiej rodzina Małachowskich ofiarowała do Wojska Polskiego taki specjalny, nowoczesny rodzaj wojska wtedy. To było taki właśnie takie wojsko, to się nazywali strzelcy. I oni mieli taki specyficzny sposób walki, oczywiście posługując się sztucerami gwintowanymi. W tym czasie nie tak oczywiste było, że były strzelby gwintowane i oczywiście gwintowane to bardziej celne. No i ta rodzina Małachowskich jakby zapoczątkowała tych strzelców w Armii Polskiej w ogóle. Potem oni się doskonale sprawdzili. W obronie Konstytucji 3 maja była w ogóle wojna z Rosją. Słynne bitwy, gdzie był Kościuszko, gdzie rozdawano medale Virtuti Militare pierwsze, uczestniczyli w tych bitwach strzelcy kurpiowscy. I na przykład taka bitwa nad Bugiem w Grannem Krzemieniu,
Też dzielnie tam po prostu bronili Rzeczpospolitej Strzelcy Krupiowscy. Daleko odeszliśmy od miodu. ale daleko odeszliśmy od barcnictwa. Ale ciągle jesteśmy na Kurpiach. Tak, tak, ciągle tak, jesteśmy na terenie Puszczy Zielonej. Dobrze, czyli są, czy dzisiejsi bartnicy są, jak gdyby wywodzą się w prostej linii od tych bartników sprzed I wojny światowej? Rozmawiałam w ubiegłym roku z pszczelarzem, który uczył się pszczelarstwa, od takiego starego pszczelarza, który był wnukiem bartniczki. To gdzieś tam bliżej Podlasia, te tereny nadburzańskie. Czyli gdzieś tam te tradycje też dosyć długo się utrzymywały i te i sosny bartne, i kłody bartne były ciągle jeszcze funkcjonowały. No ale to, co się wydarzyło tu na Kurpiach, to jest powrót do tradycji, bo właściwie barcie wróciły całkiem niedawno. Ja bym powiedział, że myśmy się rzucili bardziej odważnie na ten temat niż inni, dlatego że myśmy chcieli przywrócić od początku te prawo naszych ojców, które nam dali królowie, czyli to brzmi górnolotnie, co teraz mówię, natomiast chcieliśmy przywrócić na Kurpiach prawo bartne. I udało się w pewnym sensie. I to się właśnie udało. I to w tym roku. To jest ogromny sukces po prostu tego środowiska, bo my widzieliśmy, że to jest też element naszej tożsamości tutaj miejscowej. Nie tylko same pszczelarstwo, bartnictwo, nie tylko same robienie czegokolwiek, jeśli chodzi o jakieś artefakty, narzędzia, barcie, kłody, leziwa, tylko też element kultury prawnej, bo to jest element kultury prawnej polskiej, bardzo, bardzo starej, sięgającej 7 wieków. Także prawo bartne kształtowało system prawny w Polsce. Także to jest, i to działo się na Kurpiach, to się działo na Kurpiach, nie w jakichś tam uniwersytetach, to się działo na Kurpiach. Tu byli sędziowie, bartnicy, starości bartni, tutaj było prawo spadkowe w tym prawie bartnym i inne elementy, które kształtowało prawo na początku mazowieckie, a potem weszło w kodeksy prawa ogólnopolskiego. Tak, bo na podstawie tego prawa bartnego inne polskiego. Prawa były Dokładnie, budowane. Prawa Królestwa Polskiego. Także to ogromna spuścizna i z tego powinniśmy być dumni, chcemy być dumni, dlatego poszliśmy w tym kierunku, żeby te elementy, no oczywiście się nie da wszystkiego, nie da się przywrócić króla. Może niektórzy by chcieli. Ale można ale płacić nie da się. Podatki miodem. Ale można płacić podatek miodem za po prostu bór. Można składać przysięgę bartną, tak jak ojcowie nasi. I to są elementy tworzące naszą tożsamość kurpiowską. Ona też ma dużo wolności, ta tożsamość i takiego pragnienia wolności. Ale to chyba też związane między innymi z tym, że Kurpie nigdy nie płacili dziesięciny. Właśnie dlatego, że podlegali bezpośrednio królowi, nie mieli innych panów. Znaczy dziesięcinę to płacili, bo byli bardzo religijni, a dziesięcina to jest Ale nie dziesięcinę, tylko podatek kościelny. Pańszczyzny nie odrabiali. Ale faktycznie jest tak, że jeśli chodzi o pańszczyznę, to po prostu jej nie było tutaj w ten sposób. No tutaj patrząc po tych zawodach, Wyklęta nie będę. Były... Nie były to zawody związane aż tak ściśle z folwarkami, aż tak ściśle z ziemią. Bardzo długo nie było tutaj w ogóle, jedyny tylko był folwark. Był jeden folwark tutaj w okolicy, w Dylewie, książęcy co prawda, ale bardzo niewielki w porównaniu z tym, co było w Królestwie Polskim i na przykład na Kresach Polski. Były tysiące folwarków wielotysięczno-hektarowych, można powiedzieć, a tutaj była puszcza i bardzo słaba ziemia, uboga i to może odstraszało szlachtę przed zakładaniem tutaj jakichś większych latyfundii, do których potrzebni by byli ludzie właśnie odrabiający pańszczyznę. Wróćmy do początku naszej rozmowy i do sosny bartnej, która 5 metrów ponad ziemią, no właśnie, ma miód, który trzeba podebrać. Co to jest leziwo? A właśnie, i to leziwo jest też elementem takiej kultury, bo ono jest nieodłączne, ono jest potrzebne do tego, żeby wejść na to drzewo. Jego wykonanie też jest takim
elementem, gdzie trzeba trochę techniki takiej plecienia, trochę tam, trochę obróbki drewna trzeba w tym znać. I też trzeba być wysportowanym, żeby wejść na to, żeby się posłużyć tym leziwem, żeby wejść do tych pszczół, gdzie one latają, jeszcze przeszkadzają temu bartnikowi przed tym, żeby on sobie swobodnie tam cokolwiek robił. Także to, no właśnie, co jest, to jest? Jest wyzwanie. To jest taki powróz, lina spleciona w taki specjalny sposób, umożliwiająca właśnie bartnikowi wejście na drzewo bartne. Mhm. Od jak dawna nie były leziwa używane na kurpiach? Odkąd są lasy państwowe, jest nam bardzo ciężko wchodzić do lasów dawnych książęcych i dawnych królewskich. No bo niestety są lasy państwowe, powstały w okresie międzywojennym, w 1925 roku. Administracja, w ogóle administracja państwowa, ona sobie... tak samo ta carska, tak jak powiedziałem, po upadku tej pierwszej Rzeczypospolitej, wręcz nie życzyła, żeby ktokolwiek wchodził bez wiedzy, bez jej wiedzy do lasu i robił z drzewami, co sobie żywnie podoba. Nam, kurpiom, zostały lasy prywatne i mieliśmy to szczęście, że takie lasy tu były i takie drzewa, sosny tu były na podwórkach u ludzi i dzięki temu oni mogli te sosny mieć, nie pytając się tych zaborców, tej administracji publicznej, zewnętrznej o pytanie i zgodę, żeby cokolwiek robić w ten sposób, jak chcieli. Czyli mówimy o sosnach prywatnych, na prywatnych ziemiach, należących już po reformach rolnych do tych kurpi. Z kłodami było chyba trochę prościej, bo kłodę można przetransportować, można ją gdzieś zainstalować. Tak, ale kłoda niedaleko. Nie jest jakimś takim szczególnym elementem, bo my sobie teraz kojarzymy oczywiście kłodę, taką ul kłodowy, bo to się tak nazywa, ul kłodowy. My go kojarzymy w tej chwili właśnie z jakimś elementem kultury bartniczej. Ja bym aż tak mocno nie szedł w tym kierunku, żeby to, ponieważ pasieki w okresie międzywojennym na terenie całej Polski były pełne kłód. Czyli uli kłodowych, leżaków, stojaków tak zwanych. Także nie tylko tutaj na kurpiach, nie tylko w rodzinach ludzi, gdzie była tradycja bartnicza i pszczelarska, ale było na wsiach pełno drobnych takich pasiek, gdzie były to wynikało w ogóle zupełnie z innej rzeczy, że łatwiej zrobić w takim jednym pniu niż człowiekowi na wsi kiedyś zrobić to z deseczek. Deseczki były bardzo drogie na wsi, deski w ogóle drogie. Sama obróbka takich cienkich deseczek jakichś, to wymaga pił tarczowych, wymaga po prostu narzędzi, których na wsi nie było. Nie było też prądu, żeby też obsługiwać, to wszystko się ręcznie robiło, ciosało. I im były prostsze elementy do wykonania, tym były łatwiejsze były w takim użytku. Jak się zniszczyły, to można by było coś zrobić drugie. I te kłody, ule kłodowe były powszechne wręcz, można powiedzieć, w okresie międzywojennym. Dopiero potem wypierane zostały przez te ule warszawskie, robione właśnie z takich deseczek. No i sama taka reforma w tym systemie pszczelarskim, kiedy weszła ramka. Ramka to utworzyła właśnie ramka, ule ramowe stworzyły nowoczesne pszczelarstwo w ogóle w Polsce i na świecie. I ta wymiana w ogóle tych kłód, uli kłodowych i uli leżaków, w których potem też próbowano montować sobie ramki, jak one weszły, bo one były łatwiejsze, po prostu ludzie zawsze szli na łatwiznę. I dlatego to tak się stało, że wyparli. Natomiast jeśli ktoś miał taki rodzinny sentyment do tego dziedzictwa bartniczego, to on to sobie zachowywał w swojej pasiece. Czyli ci ludzie, którzy mieli te pasieki tutaj na terenie, oni po prostu tego nie nawet jeśli nawet tam pszczoły nie były już, to oni tego nie palili, nie niszczyli, tylko to zachowywali jako swoje dziedzictwo. I mamy takie przykłady tutaj właśnie takich uli kłodowych, które były elementem wręcz wyciętym z barci, czyli to było kiedyś, ileś 200 lat temu, barcią. To można łatwo rozróżnić dla osoby, która się orientuje.
Jak drzewo rośnie, ono się stara zarastać tą dzień, czyli tą przestrzeń, gdzie tam te pszczoły są. I widać po prostu tak jakby usta, które chcą pochłonąć tą, zamknąć po prostu tą przestrzeń. I są takie właśnie na terenie skansenu, są takie ule kłodowe, gdzie widać to w Nowogrodzie, tu w Kadzidle też jest ta groda, które były kiedyś barciami. I one pochodziły, do tych skansenów w ogóle trafiły właśnie z takich starych rodzinnych pasiek, o starych rodzinnych tradycjach bartniczych. Czy narzędzia, którymi pan posługuje się, zajmując się bartnictwem, to są narzędzia, które zostały odtworzone, czy to są stare narzędzia, z których... Powiem, że tak, powiem, że my robimy też narzędzia, bo są potrzebne. Narzędzia się też zużywają, ich tak dużo nie ma. Natomiast ja narzędzia swoje mam od rodziny Nadrowskich, właśnie od tego bartnika, którego Barć sfotografował Blank Weisberg. A propos, ale już w swoim życiu można powiedzieć, wykonałem kilkadziesiąt takich narzędzi, którymi. To też powiem, że wynika z tego, że jeśli się coś robi, to narzędzie też dostosowuje się troszeczkę do swojej ręki. Do swojej ręki. Czasami to narzędzie wydaje się, że może być większe nieco, może być trochę szersze w niektórym miejscu i na przykład inaczej obsadzone delikatnie, ale nie zmieniając całkowitego charakteru tego narzędzia, ale tak to działa, że po prostu się dostosowuje narzędzia do siebie. Widziałam taki filmik, kiedy wspina się pan na drzewo. I słychać tylko krzyki: wlezie, nie wlezie, wlezie, nie wlezie. Zawsze pan wlezie? No, do tej pory jeszcze nie spadłem. Ale To nie była. chciałam zapytać, czy to są pewne narzędzia, czy one rzeczywiście dają poczucie bezpieczeństwa? Tutaj o bezpieczeństwie, to jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to tutaj nie możemy za dużo mówić o bezpieczeństwie, dlatego że to jest bardzo ryzykowne. Samo wchodzenie na barć na wysokość tam 5-7 metrów jest Gdzie jeszcze latają pszczoły? niezwykle ryzykowne, tak, że upadek po prostu i złamanie sobie czegoś, to no my robimy to po prostu na własną odpowiedzialność i robimy po prostu to, że chcemy w taki sam sposób, taki sposób jak chcemy, jak to tradycyjnie było. Jeśli byśmy mieli po prostu robić pokazy, jak uczestniczą ludzie w tym, jak angażować zewnętrznie ludzi, którzy by nie. To zawsze istnieje ryzyko takie właśnie, że potem ktoś mógłby od nas żądać jakiegoś tam zadośćuczynienia za utratę, za uszczerbek na zdrowiu, jakby się coś stało. Dlatego niechętnie też robimy warsztaty, gdzie uczestnicy mogliby sami bez asekuracji wejść sobie na drzewo, dlatego, bo to jest duża odpowiedzialność. Duża odpowiedzialność właśnie bezpieczeństwa w dzisiejszych czasach. To, co czasami słyszą Państwo, te odgłosy, to droga na Ostrołękę, którą mamy tuż za oknem, bo Durlas właśnie przy tej drodze jest położony. Ostrołęka, no, to jest miejsce, w którym można się zapoznać z kulturą kurpiowską, bo znajduje się tam Muzeum Kultury Tak, Kurpiowskiej tak. właśnie, więc zachęcamy, by to miejsce odwiedzić, ale można się z tą kulturą także na miejscu zapoznawać. W Czarni można zobaczyć sosny bartne ciągle. Tutaj, w tej miejscowości Durlasy, też są barcie sosny żywe. I tu Żywe ciągle. żywe są ciągle, tak. One są sosny, bardzo stare drzewa, 150-letnie. I można powiedzieć, że nawet trochę więcej mamy niż w Czarni. O, Propo. proszę bardzo. Ale tak się stało. Także nie tylko Jak Czarnia, trafić do takiej nie sosny? tylko Czarnia. Trzeba przyjechać do bartnika. Polecam przewodników, miejscowych ludzi, szczególnie właśnie z Bractwa Kurpiowskiego Bractwa Bartnego, którzy doskonale znają teren. Teren jest ogromny, bo Znaleźć bractwo nie trudno, bo jest na ten Bractwo Facebooku nie nawet trudno obecne. znaleźć, ale teren jest ogromny, bo my mamy właściwie z drzewa bartne od Ostrołęki do Myszyńca, to jest jakaś przestrzeń 40 kilometrów. Czyli 40 kilometrów na 40 kilometrów jest to obszar, którym żyją nasi członkowie naszego bractwa i mają tam swoje pasieki i swoje barcie w lasach, w różnych miejscach. Właściwie Ilu nie ma. bartników w tej chwili działa na tym terenie?
My skupiamy około 20 rodzin. 20 rodzin takich, które mają takie tradycje, bo to też muszę powiedzieć, że z przykrością to mówię, że osoby starzeją się. No niestety czas jest nieubłagany. I są to w ogóle też można to zauważyć w takich tradycyjnym nawet i pasiecznictwie, czyli czy pszczelarstwie, że młode pokolenie nie bardzo się garnie do tego. Jest to po prostu ciężka praca. I dodatkowo jest to praca, z której dzisiaj w takiej formie tradycyjnej nie da się utrzymać rodziny. Czyli to nie jest zawód, który jest przyszłością dla młodzieży, która mogłaby się posiąść taki zawód i po prostu związać z tym, że utrzyma rodzinę, że będzie tam na przyzwoitym poziomie sobie żyła. W tej chwili to jest tylko hobby, które może być dodatkiem do życia takiego codziennego. No i z tego względu też tej młodzieży dużo nie ma. Są rodziny, które, no powiem, że średnia wieku w naszym najstarszy bartnik ma powyżej 70, także to tak to wygląda. Nawet już jeden przeprowadził się na tamten świat. Po momencie, kiedy zostało to bractwo sformalizowane i po pierwszej przysiędze. Także i niestety spodziewam się, że nie będzie to aż tak dynamicznie się rozrastało, tylko raczej kurczyło. Ale pojawiają się przedstawiciele nowych pokoleń, między innymi dzięki programom stypendialnym. Tak, no ja tutaj bardzo się cieszę, że mój syn chciał się tym zająć. Nie wiem, czy on będzie dalej ciągnął to, czy dalej będzie się rozwijał, czy dalej będzie chciał tym się zajmować w życiu. Na tą chwilę na pewno się zajmuje, bo ze mną razem robi bardzo dużo rzeczy. Czy synowie tych bartników, którzy są w tym stowarzyszeniu, będą się zajmowali tym bartnictwem, też nie mamy pewności. Też nie mamy pewności i to jest przykre. To jest przykre. No. Ale z drugiej strony są ludzie tacy jak pan, którzy zaczynają się bartnictwem zajmować w pewnym momencie życia od zera. No są ludzie, których to fascynuje, no bo to jest... Chociaż u pana tradycje rodzinne też tak, są. Tak, ale tak, to tutaj chodzi, że trzeba to kochać, trzeba to polubić. To nie chodzi o to, że trzeba nawet urodzić się w rodzinie takiej, która ma tradycje bartnicze, czy tam jest jakieś pszczelarskie, tylko samo zamiłowanie do tradycji, zamiłowanie do folkloru, zamiłowanie do przyrody może być tym elementem, który przyciągnie takiego młodego człowieka do bartnictwa. Bo tutaj jest właśnie dużo tych rzeczy, dużo jest w tym folkloru, dużo jest takich historycznych tradycji. My na przysiędze mówimy też nieraz po łacinie, nie przeklinając. Ale też taka wspólnota, bo też chcemy, żeby to było atrakcyjne przez to, żeby to była wspólnota takich ludzi, którzy mają podobne zamiłowanie. No i cały czas staramy się przyciągać te młode pokolenie. Nieustannie pracujemy nad tym, żeby to było na tyle atrakcyjne, żeby te młode pokolenie się tym, żeby przejęło to pałeczkę w sztafecie pokoleniowej i ciągnęło następne wieki. To jeszcze o tym, co uzyskuje pan, opiekując się pszczołami, będąc bartnikiem. Czego jest najwięcej? Jaki jest ten miód? Bo to przecież miód jest ważny, chociaż nie tylko on. Jakie produkty na pszczele? Na pewno nie tylko miód jest tutaj ważny. Jakie produkty? No to produkty to są różne. No świeczki same są też bardzo ciekawe. Czyli wosk. Świece mogą być różnego rodzaju. Świece są też w kulturze świecami obrzędowymi. Tak jak tutaj wszyscy się orientują, no najbardziej taka świeczka obrzędowa, która się kojarzy wszystkim, to jest gromnica. Ale to jest tylko
I to nie jest jeszcze najważniejsza ze świeczek, bo najważniejszą świecą w ogóle w tradycji katolicko-ludowej to jest paschał. I paschał też jest to świeca, którą się raz do roku zanosi do kościoła i ona jest taką symbolicznym pokazaniem pracy właśnie tego roju pszczelego, nawet jest w czytaniach tam podczas Wielkanocy, to najważniejsza świeczka, ale w obrzędowości są na przykład, jest świeczka Błażejka, taka, nie wiem czy tu Państwo wiedzą, ona jest wywinięta tak, w taki warkocz związana, ją się przykłada do gardła na przykład. Kiedy jest chore? Tak, na świętego Błażeja, dla uzdrowienia gardła. To jest też świeczka obrzędowa, my też ją robimy. I są w ogóle fenomenalne figury woskowe, wotywne figury woskowe, gdzie ta tradycja przetrwała tylko na północnym Mazowszu i tylko w rejonie Kurpi. Jest kilka miejscowości w tej chwili, a najważniejsza miejscowość, która ma tę tradycję bardzo długo i nieprzerwanie, to jest parafia Brodowe Łąki, gdzie podczas odpustu na Przemienienie Pańskie ludzie składają ofiary z tych figur wotywnych. To są przedstawienia zwierząt i elementów ludzkich części ciała. Dobrze, jeżeli ktoś ma chorą rękę, to składa wykonaną z wosku rękę, tak? Tak. Oddaje na ofiarę, znaczy nie, żeby wyzdrowieć. To nie jest ten sposób, że się tak nie tak łatwo. Oddanie ofiary wygląda, odbywa się w ten sposób, że to jest obrzęd obchodzenia ołtarza trzykrotnie. Z zapaloną świecą i z tym elementem zrobionym z wosku, czyli tam byśkiem, ręką, nogą, byśkiem głową, symbolizującym cielaka, krowę, konia, mały ulik, czy... I z tym się obchodzi po prostu. To jest to takie. Różne sprawy można pozałatwiać. Można różne. Nie tylko chore części można ciała. Różne ciała, tak. Można oko na przykład, płuca, różne serce. A z sercem to też, jak ma ktoś chore serce, to nie tylko na choroby kardiologiczne, no tak. Ale też miłosne. Także takie rzeczy też są elementem tej kultury i też są częścią, które my się zajmujemy tym też. Powiem, że w Bractwie też się zajmujemy takimi rzeczami, nie tylko po prostu samym pozyskiwaniem miodu, bo nie jest to naszym celem, żeby tylko się... Ale się nie wyrzucacie chyba miodu. Ale miód oczywiście bardzo jest smaczny, słodki. No kurpiowski właśnie, smakuje jest, inaczej? I kurpiowski taki... jest w ogóle fenomenalnie najlepszy moim zdaniem. Czy on smakuje inaczej? Zależy od czego smakuje inaczej, bo teraz trzeba porównać do czegoś, żeby powiedzieć, no tak. Że tak. Jeśli Państwo, wszyscy ludzie w Polsce kupują gdzieś na przykład miód raczej w sklepach niż od takiego, no większość, mówię, że nie wszyscy, ale większość ludzi niestety jest zmuszona kupować miód w sklepach takich wielkopowierzchniowych bądź tam wielkotowarowych albo hurtowniach, to ten miód nie można nazwać nawet miodem. Mhm. Także tego miodu na pewno ze sklepu nie da się porównać z miodem od nawet zwykłego, małego, takiego pojedynczego pszczelarza. Mówię, są pasieki towarowe, ogromne, wielkie, gdzie po prostu się miód fałszuje. Gdzie miód się miesza z mieszankami jakichś tam syropopodobnych substancji, barwi się go w ogóle, no strasznie się oszukuje klienta i na zdrowiu i w ogóle na ekonomii jego. Dlatego jeśli byśmy mieli porównać miód do tego miodu, to nawet nie ma o czym rozmawiać. Że to jest w ogóle, nie było w ogóle, skali nawet by nie starczyło. Ten tutaj miód wytworzony przez pszczoły miejscowe jest o tyle dobry i naprawdę taki wartościowy, dlatego że tutaj jest rolnictwo nieintensywne. Tutaj jest, tak jak tutaj Państwo jadąc na Kurpie widzieli doskonale, są bardzo małe rodzinne gospodarstwa, gdzie nie ma upraw tysięczno-hektarowych o jednej rośliny. Są po prostu, jest bardzo dużo miejsc, gdzie są takie tereny bagniste, gdzie rośnie mnóstwo ziół, mnóstwo takich roślin, które kwitną tam cały rok
I te pszczoły ogromnie się trudzą, zbierają to wszystko z całego terenu wokół tej barci i to stanowi tą esencję tego smaku. Tego smaku. Tam w tym miodzie może być dziesiątki różnych gatunków roślin, a nie jedna monokultura, na przykład rzepak. Albo syrop z cukru zabarwiony. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Czyli jeżeli chcą państwo zobaczyć żywe sosny bartne, zapraszamy do Durlasu i tutaj w gminie Lelis poprosić. Wystarczy o pomoc przewodnika z Kurpojowskiego Bractwa Bartnego. Znajdą państwo namiar na Facebooku chociażby, bo Bractwo ma swój profil i tam są wszystkie namiary. Można się skontaktować i wędrować i szukać śladów dawnych przodków dzisiejszych pszczelarzy, ale i bartników, bo oni też powrócili. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.